Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku i na wstępie chciałem Wam powiedzieć, nie wiem, czy się znacie troszeczkę, czy nie, ale dobrze wiecie chyba, jak skończyli Neandertalczycy. Wszyscy jakby nie żyją. I chyba wiem, co wszystkich ich łączyło, a na przykład Ciebie może ustrzec przed śmiercią. Żaden z Neandertalczyków nie subskrybował kreatora i wszyscy nie żyją. Nie idźcie w ślady Neandertalczyków. Subskrybujcie kanał. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zajmiemy się tematem kobr. A w zasadzie to nawet nie kobr. Czegoś do odkręcania śrub od firmy Knipex. Wszystkie praktycznie recenzje, moi drodzy, czy to klasycznych kobr u mnie już widzieliście, czy to smart gripów, czyli kobr szybko nastawnych. Jeżeli nie widzieliście, to postaram się Wam w linku wkleić odnośniki do tych filmów. Zobaczcie sobie, moi drodzy. Widzieliście małe kobry, widzieliście duże kobry i przyszedł, moi drodzy, teraz czas na coś nowego, czyli raptory. Raptory, ze względu na ich przeznaczenie, zestawimy tylko i wyłącznie z Knipexami z serii SW. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym, moi drodzy, dać Wam małą aktualizację na temat kobr, które są w sensie kobr SW52, ponieważ jak widzicie, tymi zaczął robić się fuck up. No zobaczcie, co się dzieje. Ja tego nie czyszczę specjalnie, ale na dworzu nie leżały. A tutaj powiem Wam, że mają pakiet ruda szmata w komplecie. Dlaczego? Skąd się bierze? One oczywiście pracują tutaj wszystko dobrze, nic się nie dzieje, ale skąd ta ruda szmata? Nie mam bladego pojęcia. To jest troszeczkę model droższy od tych. One są, jeżeli chodzi o zastosowanie, są identyczne. Różnią się powłokami. I tutaj mamy grubszą rączkę w stosunku do takiej zwykłej gumy, to tutaj mam taką bardziej plastikową. Dobrze, sam pytania. To są oryginały, to nie są podróby. Z czego to wynika? Nie mam pojęcia, ale nic z tym nie robię. Nie czyszczę tego jakoś specjalnie. Zobaczymy, co czas przyniesie. Zaktualizuję Wam. A więc, moi drodzy, nasze raptory będziemy porównywali z Knipexami SW52 dwucelowymi. Model 8601250, czyli długość naszej rączki, wielkość naszych Knipexów. Ostatnia cyfra mówi nam, że są 250. Nie inaczej jest w przypadku raptorów, które są również 250. Natomiast ich model to jest 8741250. Jeden i drugi Knipex służy do odkręcania śrub. Wiadomo, kobry, może nie te małe, ale weźmy klasyczne kobry, również się do tego nadadzą, aczkolwiek jest większa szansa, że obrobicie sobie łepek śruby, tak? Możecie gdzieś go zadrzeć, coś się stać, może być brzydko. Kobry są, jakby nie było, to jest kobra, to jest najbardziej uniwersalne ze wszystkich, ponieważ te kobry, jakby nie było, zastąpią Wam SW oraz zastąpią Wam raptory. Tyle, że możecie niszczyć nakrętki, śruby przez to, że one są przeznaczone teoretycznie do rur. Do czego ja ich używam? Szczerze powiedziawszy, niemal do wszystkiego. Do wielu, wielu rzeczy, do których one teoretycznie nie zostały przewidziane. Producent tego nie przewidział, że ktoś tak tego użyje. Ja ich używam, mistrzostwo świata. Więc jeżeli chodzi o coś, co byście chcieli mieć takie turbo najbardziej uniwersalne, no to sorry, Gregory, kobry. Kobrą odkręcicie na przykład rurę i kobrą odkręcicie nakrętkę. Natomiast już SW nie odkręcicie rury, ale tylko nakrętkę. Więc najbardziej uniwersalne, jakby nie było, kobry królują. A już koniec marudzenia, jakie to kobry są ach i ach fajne. Przejdźmy do porównania tych dwóch szczypiec, nazwijmy to, nastawnych. Knipex, moi drodzy, SW
Po pierwsze, zaletą, którą widzicie chyba na początek, będzie w stosunku do raptorów, będzie to, że jest bardziej uniwersalny, ponieważ zakres regulacji wielkości u niego jest znacznie większy. I teraz na tych szarych to już się chyba wypisało i nie powiem wam, ile to jest, aczkolwiek tutaj mamy wybite, że mamy od 0 do 52 mm rozstaw japy. I sprawdźmy sobie to. 0, tak, możemy sobie coś ściskać, często jakąś blaszkę podkinałem, łapałem, coś używałem jako chwytaków w nastawie zerowej. I otwór wróć. Nakrętkę 52, jakąś większą śrubkę też jesteście w stanie za ich pomocą złapać. Cenowo są chyba troszeczkę droższe od raptorów, ale raptory teoretycznie powinny być lepsze do tego zadania. Różnica, jaką widzimy na dzień dobry, jest to, że jest zdecydowanie inny zakres. Od 10 do 32 mm. Tu jest tam celowo podane. Do 32 mm. Więc jak otworzymy, po pierwsze, jak widzimy, nakrętka 8, 6, 5, 4, mniejsze. No nie, to jest minimalnie. Możemy zaczynać od dychy dopiero. No i rozstaw tej naszej japy jest do 32. Gdybyśmy przyrównali, no jest duża różnica w otworze japy. Takie są, moi drodzy, różnice jak gdyby wizualne na papierze. Czym się mają wyróżniać raptory względem SW? Można powiedzieć, no to jaki sens jest tych raptorów? Trochę wam uprzedzę już tutaj recenzję, żaden. Ale zaraz wam powiem dlaczego. Bo to będzie pierwsze ogólnie urządzenie Knipexa, z którego jestem niezadowolony. Nie lubię raptorów. Od razu wam mogę powiedzieć, jaka jest moja recenzja, że nie lubię raptorów. Uwielbiam wszelkie maści, szczypce, narzędzia ręczne Knipexa. Uwielbiam, ubóstwiam, mam tego dziesiątki sztuk. Natomiast raptory nie podpasowały mi. Z tych powodów, dla których wam powiedziałem po pierwsze. Ale zaraz będzie najważniejszy powód. Pierwszy powód to jest to, że ósemki śruby już w tym momencie nie złapiemy. No bo nie mamy jak. Śruby powyżej 32 mm, ok, możemy odpuścić, rzadko takie okręcamy. Szczerze, najczęściej do 27, 24, 27, 32 może, a to są do 32. No to już jest taki raczej max, jaki zazwyczaj używamy, więc tutaj bym się tego nie czepiał. Natomiast ósemki to jest dosyć częsta jednak śrubka, nawet może mniejsze. Więc tego mi po pierwsze brakuje. Czym one się mają wyróżniać względem SW? Pod jakim względem mają być lepsze? Mają być lepsze pod względem trzymania. Ten nasz docisk, który tutaj widzimy, ma powodować to, że on powinien być bardziej wydajny od tych szczęk. Oczywiście w jednym i w drugim przypadku musimy pamiętać, że te szczypce są ogólnie bardzo dobre. Bardzo dobre, bo nawet jak macie obrobioną śrubę, nakrętkę, to one zawsze się dopasowują idealnie do jej wymiaru i im mocniej ciągniecie, czyli powiedzmy w tą stronę odkręcamy sobie, tak? Czyli im mocniej ciągniecie, zaciskamy i ciągniemy i im mocniej ciągniecie, tym mocniej zaciskacie te szczęki. Co za tym idzie? Po pierwsze nie obrobicie śruby, po drugie macie dużo większą szansę, że właśnie coś odkręcicie. Tutaj ten efekt ma być, moi drodzy, jeszcze bardziej spotęgowany, tym bardziej, że to jest taki minimalny kąt, że on w momencie, jak jeszcze bardziej go jakby dociskamy, to on dociska do tej trzeciej ścianki to. Czyli tutaj powinniśmy mieć tak naprawdę trzy ściany, które im mocniej próbujemy odkręcić, tym bardziej one się zaciskają i te trzy ściany napierają. Więc teoretycznie różnica jest taka, że te powinny być gorsze przy odkręcaniu takich śrub, te powinny być lepsze. Natomiast moim zdaniem, bardzo jestem ciekaw, co wy mi napiszecie w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii na temat raptorów. Natomiast moim zdaniem, powiem wam, że mam je już kilka miesięcy. Ja ich praktycznie nie używam. Żeby ich użyć, nakrętka wasza musi być po prostu na wierzchu. Przykładowo mamy tutaj taką maszynę. Mamy na wierzchu, muszę sobie oczywiście zmienić rozmiar. Mamy na wierzchu śrubę, ok, łapiemy. Widzicie, musiałbym też troszeczkę powiększyć. O. Tak, łapiemy sobie tą śrubę, to o czym wam mówiłem, możemy ją odkręcać, tak? Nie ma problemu, odkręcamy.
Natomiast jeżeli śruba będzie jakkolwiek w miejscu już mniej dostępnym, one kompletnie nie chcą nigdzie podejść. Praktycznie nigdzie nimi nie podejdziecie. Jeżeli nie macie na wierzchu śruby tu, tak jak tutaj występują, nie ma, to tutaj możecie odkręcić. Gdziekolwiek, gdzie jest już coś bardziej skomplikowanego, nawet nie wiem, czy przy kraniku jeszcze podejdę. No, przy kraniku jeszcze bym podszedł, ale też już jest mi na przykład ciężej. Natomiast jakieś śruby, które mamy pokitrane, gdzieś, gdzie na przykład coś nam już zawadza, tak jak tutaj z tej strony by było troszeczkę niżej, zobaczcie, już bym nie podszedł. W stosunku do tych, którymi często nawet możecie złapać za sam koniuszek, widzicie? Jest inne chwytanie. Mogę za samym koniuszkiem złapać, ściskać i wtedy też to odkręcam. I powiem wam, że w wielu, wielu miejscach, jak się okazało, co robiłem przy samochodzie, gdzieś przy wysprzęgliku, przy regulacji drzwi i tak dalej, mówię, fajnie, weźmiemy sobie je i będziemy je testowali. I faktycznie nie jestem w stanie potestować, bo one w większość miejsc takich praktycznych, gdzie ja ich używam, one nie podchodzą. Okej, okay, jeżeli będziecie mieli na wierzchu, tak jak wam mówię tutaj, śruby, nakrętki, spoko. Natomiast każde miejsce, gdzie już jest coś nie tak, zobaczcie, że one muszą inaczej podejść. One są, to musi wam się całe zmieścić do jakiejś flanszy, gdzieś jak podchodzicie, to musi wam się całe zmieścić. W stosunku do tych, gdzie musicie tak naprawdę tylko zmieścić te szczęki malutkie, a nie musicie całej tej kolumbryny pakować. Dlatego z mojej perspektywy nie widzę sensu, albo przynajmniej bardzo wąski sens jest kupowania Raptorów zamiast na przykład SW. Możecie mi to pokazać, kiedy na przykład Raptor da sobie radę, a SW nie, na przykład nie dadzą sobie rady. Tak jak ja wam powiedziałem, na przykład kiedy SW nie odkręcą rur, no to dlatego te są najbardziej uniwersalne, no bo te odkręcą wszystko. Mogą wam nakrętki pokiereszować, ale odkręcą. Natomiast w tym przypadku nie widzę tak naprawdę jakiegoś sensu, kiedy na przykład SW nie dadzą sobie rady, a Raptory na przykład dadzą sobie radę. Próbowałem zawalić jakieś śruby w kołach i tak dalej i robiłem takie testy, moi drodzy, ale nigdzie nie było coś takiego, że nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, kiedy na przykład te sobie dały radę, a te sobie nie dały rady. I no nie widzę sensu, szczerze nie widzę sensu kupowania Raptorów. Możecie mnie z tego wybić. Ja nie mówię, że one są złe. One do tych śrub, które są tak jak tutaj mamy na wierzchu, te... poza tym, o, kolejna rzecz. Doczołowe łapanie. Widzicie tutaj doczołowo? Praktycznie nie ma opcji, żeby złapać. Bo patrzcie, jak ja wyszedłem tutaj jakby poza obrys tej śruby. Tutaj akurat mam taką możliwość, ale gdybyśmy na przykład tą już chcieli złapać, ona na tyle nie wystaje i tu już nam brakuje miejsca. W stosunku do tych SW, proszę was bardzo, łapiemy sobie. Często w ten sposób przytrzymuję sobie drugą śrubę, jak coś odkręcam z drugiej strony. Poza tym w tą stronę też one nie wyłamują się na boki. Jest naprawdę dobra stal, więc też można odkręcać. Szczerze jestem chętny waszej opinii. Co wy o tym sądzicie? Bo ja tak naprawdę nie znalazłem zastosowania dla Raptorów. Będę je dalej trzymał. Być może kiedyś zdarzy się tak, że powiem wam, że będę miał sytuację, że o, Raptory akurat były im potrzebne, dały sobie radę, a te sobie nie dały rady. Od razu, jak tylko takie coś się wydarzy, dostaniecie jakiegoś TikToka z tym albo innego shortsa, moi drodzy. Póki co, po kilku miesiącach nie widzę kompletnie zastosowania dla Raptorów. Przykro mi, to są bardzo dobre klucze nastawne, są wytrzymałe, jakościowo bardzo dobre, ale nie widzę dla nich stricte takiego zastosowania, żeby miały zastąpić mi na przykład SW. Sorry Gregory, takie jest moje zdanie. A jakie jest twoje zdanie na ten temat, drogi widzu? Zostaw komentarz, napisz, czy ty widzisz jakieś konkretne zastosowania dla Raptorów. Jeżeli wam się podobało, moi drodzy, nie bądźcie Neandertalem, zasubskrybujcie, załapkujcie i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć i czołem.